Nie chcesz. Dzień dobry. Witajcie serdecznie w moim ogrodzie Wzgorzałem na Kaszubach. Tym razem przenieśliśmy się w troszeczkę chłodniejsze klimaty. Jak widzicie tutaj, te osoby, które oglądały moje poprzednie vlogi, dwa ostatnie vlogi, które były nakręcone w Cornwallii, no to u nas w Polsce jest jeszcze o wiele zimniej. To znaczy, jeżeli wy mieszkacie w innych częściach kraju, to może jest inaczej, ale u nas naprawdę jeszcze bardzo. Jedyna rzecz, która teraz kwitnie, jest teraz przełom kwietnia i maja, jedyna rzecz, która teraz kwitnie, to jest deren jadalny, pięknie obsypany żółtymi kwiatami, ale cała reszta jest jeszcze naprawdę nawet nie rozkwitnięta. Zobaczcie, co już kwitnie w tej Cornwallii i w ogóle w Anglii. Teraz jest ta największa różnica, najbardziej się wyczuwa, dlatego że kwiecień, pomimo tego, że jest słoneczny, to jest naprawdę chłodny. U nas tutaj tak naprawdę nie było żadnego dnia w kwietniu, gdzie było powyżej 10 stopni, no może jeden dzień, tak? Także wszystko rośnie, ale rośnie powolutku. Na szczęście nie było żadnych strasznych przymrozków. Ale zobaczcie, nawet świdośliwa, tutaj jest jedna świdośliwa na mojej prerii, tam jest druga świdośliwa, tutaj jest ich sporo. Świdośliwy, no mają pąki, ale jeszcze nie rozkwitły. No a już jest, no tak jak mówię, przełom kwietnia i maja to jest dosyć późno moim zdaniem. Także rok jest chłodny, wiosna jest chłodna, ale nie ma przymrozków, więc wszystko powolutku rośnie. Nic za bardzo nie ucierpiało w kwietniu, co jest bardzo ważne, bo w zeszłym roku w kwietniu było troszeczkę gorzej dla roślin, bo były bardzo mocne przymrozki w nocy, nawet do minus 9-10 stopni. A to jest dosyć chłodno o tej porze roku. Także różnica ogromna. Ja tutaj przyjeżdżam sobie i tak jakby cofam się w czasie. Przeżywam drugą wiosnę i to jest bardzo fajne, ale właśnie na tym polega ta główna różnica pomiędzy ogrodami angielskimi a polskimi. Nawet niekoniecznie w Cornwallii, ale w innych częściach, że po prostu u nas jest o tej porze roku troszkę bardziej łyso, tak? No może wy mieszkacie gdzieś bliżej Wrocławia, czy gdzieś na południu, czy na zachodniej, tam jest, czy nad morzem i tam jest o wiele cieplej, ale u nas na Kaszubach naprawdę jest jeszcze bardzo, bardzo począteczek sezonu. Tutaj na tych rabatach preriowych to, co widzicie, co jest zazielenione, to jest śmiałek darniowy. Śmiałek darniowy zawsze to jest pierwsza roślina, która zaczyna nam tutaj zazieleniać się. Tu i ówdzie kwitną sasanki i będą kwitły wilczomlecze. Tak? To jest wilczomlecz pstry. Jak już wychodzą z ziemi, to one już pięknie mają piękne takie przyliski zielone i kwiatki. Także to będzie tutaj ładnie zdobiło, ale na razie jest dosyć łyso, ale wszędzie jest dosyć łyso i cieszymy się każdym pierwszym kwiatkiem. Zobaczcie, tutaj jest jedna z naszych rozplenic. Ona, rozplenica, to w ogóle jest roślina, która jak najpóźniej, chyba ostatnia ze wszystkich traw, w ogóle się zazielenia. Ja widzę, tutaj ma kilka zielonych listków, źbeł, trawki, takie delikatne, więc wiem, że ona żyje. Ale jeżeli u siebie w ogrodzie macie takie rozplenice, które wydają się, jak jeszcze by nie żyły, dlatego że są po prostu suche, wyglądają na suche, to nie martwcie się, te rozplenice będą rosły. Także bardzo powolutku miskanty zaczynają mieć zielone źdźbła, ale jeżeli chcecie mieć wczesne trawy w ogrodzie, to naprawdę polecam właśnie Descampsie cespitose, czyli to jest śmiałek darniowy. Zobaczcie, jaki pięknie zazieleniony. I pomiędzy tym śmiałkiem zaczynają, już widzę, wychodzić czosnki ozdobne, które też będą pięknie kwitły. Także witam Was z rozpoczęciem sezonu Wzgorzałem. Za nami już pierwszy weekend otwarty. Mieliśmy już bardzo dużo odwiedzających, którym bardzo, bardzo dziękujemy. No i zapraszamy Was od teraz w każdy weekend. Ogród Wzgorzałem na Kaszubach jest otwarty każdą sobotę i niedzielę od godziny 11 do 16. Na miejscu jest sklepik, szkółka, kawiarenka ogrodowa na świeżym powietrzu i za darmo jest parking. Także mam nadzieję, że w sezonie się tutaj zobaczymy, a póki co zapraszam Was na krótki spacer po tym, co się dzieje tutaj na przełomie kwietnia i maja.
nasz piękny żywopłot, który jest tak naprawdę mieszaniną buków i grabów. Tutaj jest większość grabów, ale buki też się zdarzają, szczególnie tutaj przy tym łuku. Jak widzicie, jeszcze jest właściwie całkiem goły. Dopiero teraz wychodzą, no tutaj widać takie zielone pąki i te zielone pąki wypychają stare liście, tak? Liście zeszłego roku i buków, i grabów. Dlatego te żywopłoty są takie świetne, bo zimą nadal są właściwie nie tylko ozdobą ogrodu i wczesną wiosną i wiosną teraz, ale także naprawdę trudno jest przez nie się w ogóle przedrzeć i często też jest więcej liści, dlatego że tutaj te liście już zostały wypchnięte, że tak powiem, bo nowe idą, ale on zimą też, pomimo tego, że nie jest zimozielony, on zimą też naprawdę jest czasami mało co przezroczysty, dlatego takie żywopłoty bardzo, bardzo Wam polecam, są przepiękne. Grab wypuści liście już niedługo, buk troszeczkę później, ale będą w przeciągu miesiąca całkowicie zielonymi ścianami, te żywopłoty. I będzie tutaj taki piękny łuk. My tutaj te łuki wykorzystujemy zimą, ponieważ pod nimi zawsze wieszamy karmiki dla ptaków i one bardzo szybko pustoszeją, tak? Wszystko jest zjadane. W tych karmikach mamy czarne peski słonecznika, które ptaki uwielbiają i jeszcze o tej porze roku nie możemy tego zdjąć, ponieważ teraz jest taki czas, że ptaki mają małe ptaszki, dzieciątka swoje, więc jeszcze tutaj one to mają, ale po troszeczku coraz mniej jest tego jedzenia. W tym roku również, chodźcie, pokażę Wam jeszcze co innego dajemy naszym ptakom. W tym roku również nasze ptaki dostają, bo pojawiły się w sprzedaży, my kupujemy nasze nasiona w centrali nasiennej w Kościerzynie, pojawiły się w sprzedaży orzeszki ziemne. I w Anglii zawsze dawaliśmy ptakom orzeszki ziemne, ponieważ one to uwielbiają. A tutaj dopiero się pojawiły w takiej normalnej cenie, no bo tak kupować, wiecie, w sklepu orzeszki ziemne tak do jedzenia, to było dosyć drogo. Teraz można kupować normalnie po 5 kilo w dużych opakowaniach. Więc są inne karmniki, bo ten karmnik tutaj, który pokazywałam Wam przed chwileczką, jest typowym karmnikiem do czarnych nasion słonecznika dla ptaków. A tutaj jest karmnik, który jest specjalnie przystosowany do tego, żeby właśnie do niego wrzucać nasiona, te orzeszki ziemne, widzicie? On ma taką dosyć większą kratkę, tak? I to właśnie to tak wygląda. W Polsce można kupić już te karmniki wszystkie. Podejrzewam, że w naszym sklepie są jakieś karmniki, chociaż nie jestem pewna, dlatego że szybko wszystko zawsze z naszego sklepu jest wykupywane. Także bardzo fajna rzecz i jeszcze można je spokojnie karmić, te ptaki, no bo te ptaki są największą ozdobą naszego ogrodu. Teraz jeszcze o tej porze roku są bardzo widoczne, jest ich bardzo dużo. Zimą to właściwie one są najbardziej widoczne, dlatego że roślinności nie ma, szczególnie jak jest śnieg. Ale teraz są ogromną ozdobą, nie wiem, pewnie słyszycie, a może nie słyszycie, bo ja tak głośno mówię, ale jest pełen, jest taki śpiew ptaków i one już od czwartej nadają. Także to jest piękne, do każdego ogrodu możecie przyciągnąć ptaki, przez to właśnie, że macie rozwieszone karniki, jakieś macie poidełka dla ptaków, czyli po prostu jakąś miskę z wodą w ogrodzie, jakąś może być ozdobna. My tutaj mamy miskę w ogrodzie ziołowym zawsze, taką specjalną do karmienia świń i to świetnie zdaje egzamin. No i oczywiście uprawiajcie rośliny, które ptaki uwielbiają potem zajadać jako nasiona przekwitnięte, czyli rudbekie, jeżówki i wszystko, co ma tak wystawione do góry kwiatostany, również słoneczniki oczywiście. No dobra, także ptaki są ozdobą zimą i wiosną, no a potem w ogrodzie zaczynają być wreszcie kwiaty. I pamiętacie, co mówiłam na początku dzisiejszego vloga, że jeżeli jeżeli bardzo brakuje Wam tego koloru na początku sezonu, dlatego że jeszcze po prostu go nie ma w naszym kraju w porównaniu z takimi krajami jak no właśnie chociażby Anglia, no wiadomo, że są kraje inne europejskie, gdzie też jest już roślinność pięknie kolorowo kwitnąca, ale możecie sobie zrobić po prostu dodatkowe właśnie takie donice i poustawiać w różnych miejscach w ogrodzie. Ja o tym piszę w ostatnim, już teraz jest w sprzedaży, w ostatnim wydaniu Gardener's World Polska. Słuchajcie, piszę dokładnie o donicach, co można uprawiać w donicach i dlaczego w ogóle warto uprawiać w donicach cokolwiek. Ja właśnie te donice potrzebuję, chociaż latem też ich potrzebuję. A te wszystkie donice latem też są wypełnione roślinnością taką gęstą, są wszędzie porozstawiane. Ale nie tylko jak mamy balkon czy taras, no to wiadomo wtedy, że donice są bardzo potrzebne, czy przed domem, przy wejściu. Ale właśnie nawet jak macie duży ogród, to warto jest obsadzać donice, szczególnie te wiosenne, żeby
dodać koloru w jakichś zakamarkach, gdzie tego koloru po prostu nie ma. No u nas tutaj jest tradycyjnie, jeżeli wrócicie do vlogów z jesieni, plus w podcastach o tym opowiadam, robimy tak zwane lasagne. I to są lasagne, o których wam mówiłam i tak właśnie one powinny wyglądać. Słuchajcie, tutaj jest lasagne zrobione z tulipanów, tutaj niektóre tulipany, bo są różne odmiany, tutaj są pomieszane różne tulipany, odmiany tulipanów. Są, które już kwitną, są takie, które dopiero będą kwitły, to są chyba tulipany lodowe, one później kwitną. Są hiacynty białe, niebieskie i później te wszystkie donice, słuchajcie, stały w nieogrzewanej szklarni całą zimę, więc przeszły mrozy, dlatego musicie kupować donice, które są mrozoodporne. I później około półtora miesiąca temu, gdzieś tak żeśmy posadzili, w połowie marca żeśmy posadzili do nich te wszystkie brateczki, mniejsze, większe. No i teraz to całe towarzystwo wygląda naprawdę przepięknie. Tutaj akurat są tylko hiacynty, tulipany i brateczki, ale tutaj są znowu bratki z tulipanami i z narcyzami. To jest narcyz tête-à-tête, znany i kochany o malutkich kwiatkach. W niektórych miejscach są szafirki i właśnie te lasagne tak powinny wyglądać. Tutaj te lasagne też jest, tutaj te lasagne też szafirki wychodzą. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj są bratki, szafirki zaczynają kwitnąć i te tulipany, takie wczesno kwitnące. Słuchajcie, te tulipany, które tutaj widzicie, ja kupiłam w Lidlu w zeszłym roku. One są w takich paczkach czasami po 2,5 kilo i właśnie to są te tulipany. A reszta tulipanów, które jeszcze nie kwitną, są z różnych miejsc, bo ja kupuję i z Anglii, i z Polski, i z Holandii, gdzie tylko się da. Tak? Także takie bogate, gęste donice możecie sobie zafundować sami, tylko przygotować się do tego warto jesienią, tak jak mówię, już posadzić te cebulę do nic. Możecie, jeżeli zapomnieliście, to możecie oczywiście teraz posadzić sobie, bo teraz w szkółkach i w sklepach ogrodniczych są w doniczkach hiacynty, narcyzy, bratki oczywiście są, stokrotki, dużo wszystkiego, także możecie sobie posadzić to w doniczkach i zrobić kompozycje takie dla spóźnialskich. Chodźcie, pokażę wam taką kompozycję, zrobiłam niedawno dla telewizji, do programu, będziecie to mogli obejrzeć w Grunt to Ogród już za tydzień lub dwa, dlatego że kręcimy już teraz na bieżąco, ale zobaczcie, taką właśnie kompozycję zrobiłam. Ta kompozycja tutaj, przyznam wam się, ma 1,5 tygodnia. Wygląda, jakby była posadzona jesienią. Wprawdzie może nie jest to taka typowa lasagne, ale zobaczcie, mamy tutaj i rośliny cebulowe. To są przepiękne i bardzo pachnące narcyzy. Oh, naprawdę pięknie pachną. Narcyzy wielokwiatowe. Do tego jest śliczny jaskier. Ten jaskier po posadzeniu przez kilka nocy chowałam w nocy do szklarni, dlatego że jaskry są delikatne, ich kwiaty są na przymrozki, ale teraz ostatnio nie było przymrozków, więc sobie stał na zewnątrz cały czas. No jeden tylko jaskier jest tutaj taką gwiazdą tej kompozycji. Z tyłu na początku myślałam, bo póki jeszcze narcyzy nie kwitły, to tutaj mocno się rzucał w oczy ten piękny ciemiernik z tyłu, ale już teraz przekwitł i widać tylko nasionostany tego ciemiernika. No i dookoła na bogato obsadzone tymi ślicznymi fiołkami, no, bratkami, tak? Także zobaczcie, możecie mieć taką donicę, która wygląda tak, jakby była sadzona jesienią, jakby te narcyzy były sadzone jesienią, ale tak naprawdę ta kompozycja cała, zresztą donica też jest nowa, ta cała kompozycja ma zaledwie 1,5 tygodnia, także można sobie ogarnąć taką donicę w ostatniej chwili na wiosnę, dlatego że jeszcze kilka tygodni, słuchajcie, zanim będzie można wystawiać przed dom donicę z roślinnością taką, która się boi chłodów, no, petunie, pelargonie, to jeszcze nie teraz. Tutaj, jak widzicie, jeszcze wsadziłam kilka gałązek, dlatego że chciałam, żeby ta kompozycja była troszkę większa, żeby się optycznie wyglądała na większą niż jest w rzeczywistości. Także jeżeli macie na przykład takie wejście do domu, gdzie macie niską donicę, ale więc brakuje wam tej objętości, tak, w donicy roślin, to też możecie się czymś takim kierować. To są, możecie wkładać gałązki z dereni, dlatego że derenie mają ładne korę, albo z brzuzek, albo z czegokolwiek, tak? Ale w ten sposób możecie powiększyć optycznie te rabaty, te donice. Tutaj te donice, które stoją przed szklarnią, pozostałe, były sadzone jako lasagne i też były przechowywane w tej szklarni za mną, która nie miała ogrzewania zimą przez te zimowe miesiące i teraz zostały wystawione na zewnątrz. Tutaj są hiacynty, narcyzy, tulipany, a tutaj są jest o wiele więcej tulipanów i hiacynty. Oczywiście pamiętajcie, że jak macie mniejszą donicę, taką jak ta, no to kwiatki takie jak narcyzki delikatne tête-à-tête albo inne takie małe, miniaturowe narcyzki będą pasowały lepiej. A jak macie taki większy pojemnik jak tu, no to możecie sobie pozwolić na więcej, żeby to wypełnić. To jest w ogóle jakaś stara bania,
coś starego. Słuchajcie, także mam nadzieję, że wasze, bo wiem, że robiliście lasagne, mam nadzieję, że wasze lasagne też pięknie wyglądają, a jeżeli nie mieliście lasagne i zrobiliście jesienią, to zapiszcie sobie już teraz, zróbcie sobie notatkę, dlatego że uwierzcie mi, że ja chodzę teraz po ogrodzie, na przykład tutaj jest ogród leśny i tutaj chodzę po tym ogrodzie i zapisuję sobie, o, w moim ogrodzie leśnym bardzo dobrze rosną narcyzy, dlatego, bo jest gleba dosyć sucha, a teraz o tej porze roku nie ma zbyt dużo liści na drzewach, więc one mają dużo światła, kwitną narcyzy Jennifer, takie białe, bardzo pachnące, dużo różnych zaczyna teraz, dosłownie w przeciągu kilku dni zaczęło tutaj się zazieleniać i zabarwiać, tak, na różne kolory kwiatów, ale teraz sobie zapisuję, że kup narcyzy na jesień specjalnie do tego angielskiego, bo uwierzcie mi, że później się zapomina. I teraz to samo, jeżeli chodzi o te lasagne. Zapiszcie sobie w kalendarzu przełom sierpnia i września kupić cebulki, zamówić cebulki do lasagne i później, słuchajcie, te donice nie musicie robić aż do października, koniec października, spokojnie wystarczy, tak? Także warto to zrobić. O, właśnie zauważyłam, że w moim ogrodzie angielskim chodzi kura, więc muszę ją złapać i oddać z powrotem do kurnika. Mam taką jedną kurę, która, tak samo jak w Anglii, też mam taką jedną kurę, która lubi wychodzić. Zaraz postaram się ją złapać. No chodź, kurko. Chodź, nie bój się. Nie bój się, rybeczko, tylko grzeczna jesteś. Od kurki są bardzo grzeczne, zobaczcie. Tylko trzeba zdecydowanie do niej podejść, trzymać mocno za skrzydełka, bo one mają mocne skrzydełka. Nie będę jej męczyć, chociażbym chciała ją wycałować i wyściskać. Idę ją zanieść do kurnika i potem jeszcze pogadamy o pomidorach. Szklarnia, słuchajcie, najważniejsze miejsce w całym ogrodzie, teraz wiosną, szczególnie na przełomie kwietnia i maja. Tutaj dzieją się rzeczy najistotniejsze, ponieważ oczywiście od około początku kwietnia ta szklarnia jest ogrzewana. Tutaj z tyłu jest taka nagrzewnica, taka dmuchawa, która dmucha gorącym powietrzem i ją się nastawia na różne, ona ma termostat, ją się nastawia na to, żeby grzała na przykład w nocy, ona grzeje bardziej, w dzień ona tak naprawdę tylko dmucha zimnym powietrzem, żeby był cały czas przepływ powietrza, dlatego że teraz właśnie, dlaczego mówię, to jest najważniejszy moment i że to jest najważniejsza rzecz w naszym ogrodzie, dlatego że tutaj najczęściej przychodzimy, bo słuchajcie, nie możecie, jak macie szklarnię, nie możecie jej zostawić w taki gorący dzień zamkniętą, jeżeli macie tutaj pełno roślin, tak? Szklarnia, jak wychodzi słońce, trzeba ją otwierać, jak zachodzi słońce, robi się zimno, trzeba ją zamykać i to jest właśnie bardzo duże utrudnienie dla osób oczywiście, które muszą chodzić do pracy, tak? I nie są w domu cały czas, dlatego bardzo zadbajcie o to, żeby mieć wystarczająco okien w szklarni, takich jak w dachu. Widzicie, tutaj my mamy aż 3 okna w tym dachu, tak? Mamy 2 okna z tej strony i 1 okno z tej strony, drzwi otwarte przy takim upale. Dzisiaj jest upał, pierwszy dzień taki jest na serio. I z tyłu na przelot jest również okno, które jest takie trochę jak lufcik, się tak otwiera, tak, w ten sposób. I to wszystko jest otwarte, plus ta dmuchawa dmucha zimnym powietrzem. I uwierzcie mi, nigdy nie mamy tutaj problemów z tym, że te rozsady są, pomimo tego, że są od siebie dosyć blisko postawione, tak, one, zobaczcie, one są wszystkie zagęszczone, dotykają się, dotykają szyby, nigdy
nie mamy problemu tutaj na tym etapie z chorobami grzybowymi, dlatego właśnie, że dbamy o taki duży przewiew powietrza. Ciężko w ogóle do tej szklarni wejść, ale spróbuję tu się wbić. Tutaj teraz mamy, poza tym, że mamy sporo różnych pomidorów, tak, zobaczcie, tutaj na przykład są pomidorki, to są pomidorki karłowe i one już mają kwiatki, tak, dlatego że pomidorki karłowe, one nie muszą rosnąć do góry, one już są ogarnięte, one teraz już zaczynają się koncentrować na produkowaniu kwiatów i liści. Tutaj mamy pomidory karłowe, z tej strony mamy przeróżne inne i zobaczcie, naprawdę tak powinna wyglądać zdrowa sadzonka, tak, to właśnie powinno tak być. To, że te dolne liście są jakieś przebarwione czy coś, to was nic nie interesuje, bo te liście i tak pójdą na straty, tak? One miały najtrudniejsze życie i one mogą mieć różne problemy, ale to w ogóle nie jest problem. Zobaczcie, najważniejsze jest to, że te główne liście na górze są zielone, pięknie fotosyntezują, tak? Jest ich dużo. Tutaj tego, to, także to wszystkie te sadzonki tak powinny wyglądać, ale to one będą tak wyglądały, jeżeli będziecie o nie dbali. Po pierwsze, pomidory nienawidzą chłodu, dlatego nie mogą stać w warunkach, gdzie jest poniżej 8 stopni, dlatego, bo wtedy przestają rosnąć i albo się zniszczą, jeżeli będą w takich warunkach zbyt długo, albo jeżeli przestawicie je do cieplejszych warunków, no to one odżyją, ale mogą później, to się może później odbić na wzroście rośliny, ona będzie osłabiona i na przykład będzie kiedyś bardziej podatna na to, żeby łapać jakieś choroby grzybowe, tak? Pamiętajcie o tym, że od samego początku, od nasionka, od wysiania we właściwej, o właściwej porze, czyli dopiero w marcu, trzeba dbać o zdrowie tych pomidorów, no bo każdy kocha pomidory i każdy chce mieć piękne pomidory. Poza pomidorami, zaraz tutaj się przewalę, poza pomidorami mamy bakłażany, tak wygląda zdrowa sadzonka bakłażanu i mamy papryki, różne przeróżne papryki, tu jest akurat papryka chili cherry bomb. To będzie cherry bomb, też tak wygląda i są różne, bo często piszecie albo mówicie podczas live'ów, że wasze papryczki nie rosną. Ale zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy papryczkami. To są papryczki ostre, wysiane w tym samym czasie, tylko to jest inna odmiana. Ta jest mniejsza, ta jest większa, bo po prostu one są, no wiecie, no różne są, ludzie są też niżsi i wyżsi. Także to jest ważne, nie przejmujcie się tym za bardzo, tam kolejna też jest malutka. Poza tym mamy tutaj michunkę peruwiańską, michunkę jadalną, ona sobie tam gdzieś z tyłu stoi, trzeba ją przepikować, ja zaraz ją od razu zabiorę. Do przepikowania. O, tutaj mamy miodunkę. Nie, wcale, że nie, to jest bazylia. To chyba już tą miodunkę zabrałam. Ale ta bazylia, widzicie, była wysiana wprost tutaj do niczki P9 i trzeba już ją przepikować. Ojejku, pięknie pachnie. Już zaczyna pachnieć latem, słuchajcie, pomidory. Do tego bazylia. No, normalnie czuję się, jakby było już było lato. Także ja zaraz to zabiorę, sobie tutaj postawię, zaraz zabiorę to do przypikowania. A chciałam wam powiedzieć, że tutaj na właśnie na tych górnych półkach stoją już te pomidory, które były przepikowane do doniczek P9. Zobaczcie, jaką mają niektóre ładną, taką włochate liście. Każda odmiana jest inna, nie tylko że ze względu na pomidory, same owoce, ale też ze względu na to, jakie mają liście, jaki mają wzrost, tak? Ale czyli tutaj sobie stoją te rośliny, które muszą być nadal uprawiane w ciepłych warunkach i na zewnątrz dopiero po połowie maja. My do tunelu będziemy je przenosić na początku maja i będą sadzone w tunelu w połowie maja, bo w tunelu jest troszkę cieplej zawsze. A na podłodze tutaj mamy, pod tą folią i pod tą folią spożywczą i pod tym plastikiem celofanem, to jest celofan do kwiatów, ale ktoś mi go ukradł najwyraźniej, tutaj mamy podgrzewaną matę elektryczną, tak? I ta mata elektryczna jest również tutaj ustawiona na termostat, tak, żeby tutaj było bardzo ciepło. No tutaj temperatura jest około 17-18 stopni do wykiełkowania przy tych roślinach i to są dynie, cukinie, ogórki i fasole z tyłu, rośliny, które kochają ciepło, a do wykiełkowania dla pomidorów i dla papryki, dla bakłażanów była temperatura 25 stopni, one kochają jeszcze większą temperaturę do kiełkowania, także teraz to wszystko wykiełkowało tutaj na dole, pomidory to już w sumie wspomnienia z kiełkowania, ale to towarzystwo wykiełkowało w przeciągu ostatnich 10 dni, one były wysiewane, tutaj nie ma daty, ale one były wysiewane tutaj około 10 dni temu i słuchajcie, one bardzo szybko rosną, no bo wiadomo, dynie, cukinie, arbuzy, ogórki, to jest takie towarzystwo, co szybko rośnie i teraz jak one tylko wykiełkowały, to ja wyłączyłam tą matę, one nie potrzebują tego ogrzewania od dołu. No i zobaczcie,
podejrzewam, że na dniach będziemy przenosić już je do tunelu, dlatego że w tunelu zawsze jest troszkę jednak cieplej niż na zewnątrz. Nawet jak są przymrozki w tunelu, to po prostu przykryjemy je i nadal będą miały cieplutko. Ale właśnie z tyłu, jeszcze na samych tyłach jest kukurydza. Ale zobaczcie, to jest wszystko w jednym zbiorze. Kukurydza, fasole, fasolki, dynia, cukinia i ogórki. To wszystko musi być wysiewane jak najpóźniej i potem utrzymywane w jak najcieplejszych warunkach. Poza tym mamy tutaj troszeczkę takich rarytasów, jak nasz aloes, no i nasze agapanty, które teraz oczyszczę troszeczkę z tych martwych liści, to wszystko pozbieram i powyrzucam i tak na dobrą sprawę dzisiaj jeszcze je wystawię na zewnątrz. Także słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby właśnie utrzymywać właściwą temperaturę przy roślinach o tej porze roku, które kochają ciepło. I to się teraz tyczy tego, że o tej porze roku, a sobie stąd wyjdę wreszcie, jak mi ciepło, o tej porze roku, jeżeli kupiliście pomidory w naszym sklepie, to one są do Was wysyłane już od zeszłego tygodnia. I pamiętajcie, te pomidory również muszą być utrzymywane w ciepłych warunkach. Nie tylko pomidory, ale one, te rośliny są uprawiane w tunelach, tak? Dlatego one są już tak rozwinięte i takie podrośnięte i podpędzone. Jakiekolwiek rośliny dostajecie, nawet jeżeli to są takie rośliny, które mogą rosnąć na zewnątrz, na przykład naparstnica, tak? Nie ma problemu, ale musicie je zahartować, tak? Czyli one muszą być przez jakiś czas wystawiane na zewnątrz, przyzwyczajone do mocnego światła, do wiatru, do deszczu, no i do temperatury, która panuje na zewnątrz. A takie rarytasy jak pomidory, ogórki, bakłażany, dynie, tak, cukinie, jeżeli to zamawialiście ze sklepu, bo to wszystko też jest, było w sklepie, to pamiętajcie, to musi być nadal w warunkach bezmroźnych, aż do samego końca. Także proszę Was, uważajcie, tak? Teraz te osoby, co nie załapały się na żadne sadzonki pomidorów w naszym sklepie, to uprzedzam, że naprawdę one się rozchodzą bardzo szybko. Już w styczniu trzeba je zamawiać. Wróćcie do sklepu jeszcze ci, którzy nie mieli okazji zamówić, bo teraz kolega Michał, z którym współpracuję, napisał mi kilka dni temu SMS-a, że dorzucił kilka pomidorów jeszcze do sklepu. Tak? Także zajrzyjcie do sklepu, tutaj pod spodem macie link i jeżeli jeszcze nie macie sadzonek, to możecie kupić, a w razie czego u nas w maju, u nas w ogrodzie, w szkółce już będzie można też kupować pomidory. Oczywiście sadzonki, tak naprawdę tylko w maju, bo później to są takie bardzo sezonowe rośliny, już nie będziemy ich mieli. Także zapraszam. No i zapraszam szczególnie do tego, żebyście byli bardzo połączeni, tak, z tą naturą, tak, wiedzieli, jaka jest pogoda, jak są przymrozki, to trzeba wyjść, jeszcze okryć jakieś rośliny. Teraz jest najtrudniejszy moment, najpiękniejszy, ale najtrudniejszy moment dla ogrodnika, żeby przypadkiem tych rarytasów kilku nie stracić, bo będzie po prostu wielka szkoda. Także ciepłe rośliny w cieple aż do 15 maja albo i dłużej. Bardzo pyszna własna rzodkiewka. Oczywiście takie warzywka, tak sałaty, rukole, rzodkiewki, koperek, pietruszka, rukiew wodna i to wszystko to opowiadam już Wam 100 razy podczas podcastów i spotkań online, że to u nas już rośnie dawno w tunelu. Ale teraz jest ten czas, kiedy możemy wyjść z tunelu, dlatego specjalnie tutaj przyszłam. Tu jest taki nasz kącik przedszkolny i tutaj hartujemy nasze sadzonki. Zobaczcie, to są wszystko rośliny, które możemy spokojnie wysadzać do ogrodu po ówczesnym zahartowaniu. Tutaj są głównie warzywa, selery, seler naciowy, seler korzeniowy, różne kapusty, sałaty, endywia. Tutaj więcej sałat, więcej kapustnych, jakieś takie śliczne jarmuże. Tutaj są nawet rzodkiewki jeszcze.
pory, cebulę. Wiecie, to są wszystko rośliny, które można było wysiewać już w marcu, potem pikować do właśnie takich multiplatów i później przesadzać do ogrodu. I to właśnie już zrobiliśmy z większością naszych roślin. Już pięknie rosną sobie w tej wyższej części ogrodu na rabatach wzniesionych. W tej części ogrodu już też powolutku wysadzamy rośliny na zewnątrz. Także to jest dobry okres, żeby te, które się nie boją chłodu, hartować i wysadzać do ogrodu. Pamiętajcie, to nie są jednymi z tych nie są pomidory. Tak, to co Wam mówiłam przed chwileczką do tego, bo często pytacie, czy już można hartować, czy już można wysadzać. Naprawdę jeszcze nie. Ale cała reszta tak. I uwierzcie mi, zróbcie to teraz, dlatego że później będziecie musieli wysadzać te wszystkie rośliny właśnie, które są nieodporne na przymrozki, więc będziecie mieli dużo pracy. Poza tymi roślinami warzywnymi, o których Wam przed chwileczką powiedziałam, tutaj też są kwiaty na przykład, które były wysiewane dość wcześnie. To są habry, które będą rosły w naszym ogrodzie na kwiat cięty. One też się nie boją chłodów. I tutaj mamy pełno różnych groszków. To są groszki pachnące, a tu są takie groszki już bardziej do jedzenia. Także słuchajcie, dużo, dużo, dużo można robić przed 15 maja. Na zakończenie chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak robię jedną z moich donic, które chciałabym, bo latem będziemy mieli tutaj też pełno donic, tak? Uwielbiam donice. Zobaczcie, tutaj jest donica, którą posadziłam podczas programu Grunt to Ogród. Mam nadzieję, że oglądacie Grunt to Ogród drugi sezon. To jest donica, którą sadziliśmy w zeszłym roku. Zobaczcie, jak ona pięknie, ona przezimowała w nieogrzewanym tunelu. Ona, oczywiście, gdyby ona była na zewnątrz, ona by też przetrwała, bo to jest taka donica, która jest odporna na mrozy. Ale tak, ta tutaj jest kocimiętka. To jest taka, tu jest, słuchajcie, zresztą pewnie widzieliście to w filmie, tutaj jest werbaskum, tak, czyli dziewanna i piękna róża, także ona troszkę tutaj dostała, bo tutaj wiatr jest od zachodniej strony, widzisz, dostała niektóre listki, są zmarznięte, ale tylko kilka listków. Zobaczcie, jak świetnie wygląda ta donica, dlatego sadźcie donice w ogrodzie, nawet jeżeli macie więcej niż tylko taras i balkon, sadźcie donice, bo są piękne. A ja bym chciała Wam pokazać zaraz, jak będę sadziła donice z mieczykiem abisyńskim. Zapraszam. Chodźcie do tunelu, dlatego że będę pewnie robiła tą donicę w tunelu, bo tak wygląda, że zaraz znowu może padać. To jest taka, słuchajcie, pogoda raz tak, chodźcie do tunelu. Przy okazji powiem Wam, co tutaj się dzieje. Tutaj jest propagator, czyli rozmnażarka, w której mamy podgrzewany ten piasek, dlatego tutaj siewki tylko kiełkują. Zaraz tutaj aksamitka Mr. Majestic i Red Marietta ładnie wykiełkowała. A tutaj też są sadzonki, które niedawno zrobiłam wszystkich naszych pelargonii. Także to tutaj to jeszcze nic nie wykiełkowało, więc na dobrą sprawę ten inspekt może być zamknięty całkowicie, ten propagator. Tutaj są te sałaty, rzodkiewki, szpinaki, rukole, które już kwitną, są bardzo piękne. Też kwitną tutaj ślicznie musztardowce i rukiew wodna. Tutaj jest pietruszka, zadołowane szałwie, które nieodporne są na mróz i super ekstra, naprawdę zobaczcie, jak pięknie wyglądają nasze ziemniaki w workach, tak? To są bardzo wczesne odmiany, one były posadzone około 2 tygodni temu i super idą do góry. Oczywiście my będziemy tutaj dosypywać ziemi, tak jak te ziemniaki będą rosły, tak? Tak wszędzie. Tutaj też jest rukiew wodna, zobaczcie, spokojnie sobie może rosnąć. Tutaj też jest rukiew wodna, spokojnie sobie może rosnąć w takiej donicy, tak? No i teraz, co my tutaj jeszcze mamy? A no tak, to tutaj jeszcze pokazujemy Wam, już widać te korzonki i tutaj będziemy właśnie otwierać te kieszonki później, żeby te ziemniaki wyjmować. A tutaj są nasze pelargonie, które zostały wyniesione z domu około 2 tygodni temu, przycięte. I teraz przycięte, bo to, co przycięłam, zrobiłam z tego sadzonki, a teraz tutaj to wszystko pięknie podlewamy i nawozimy nawozem z drzownic, tak? Dlatego musimy teraz je wzmocnić i też pryskamy, ja je pryskam, ja Wam zawsze polecam stymulator wzrostu z algami, tak? Także po prostu chodzimy i pryskamy liście, bo to jest nawóz dolistny. Ale też, tak jak mówię, też podlewamy nawozem z drzownic, dlatego że teraz one są takie rachityczne po tym, jak one były w domu. Teraz muszą troszkę się wzmocnić i później, jak pomidory przyjdą do tunelu, to na miejsce pomidorów pójdzie ta kolekcja pelargonii. Tylko te pelargonie będą poprzesadzane, troszkę będziemy jeszcze, musimy troszkę im dać jeszcze więcej miłości. Ale jeżeli mówimy o nawozach, to jest teraz jest w ogóle dobry czas. Chodźcie, zobaczcie, tutaj mam taką wystawkę, która jest zawsze dla osób, które zwiedzają nasz ogród. Tu są nawozy naturalne, które używamy w naszym ogrodzie. I tutaj jest obornik granulowany, tutaj jest mączka rogowa. I teraz
dobrze by było pomieszać jedno z drugim i wysypać około jednej garści na metr kwadratowy na wszystkie rabaty wieloletnie, tak? Albo pod byliny same, albo pod byliny i krzewy, albo pod żywopłoty, pod krzewy, pod drzewa. To jest, wióry rogowe są nawozem naturalnym długo uwalniającym się, obornik granulowany jest nawozem naturalnym szybko uwalniającym się. Możecie kupić taki obornik bydlęcy suchy. Naprawdę śmierdzi, ale to chyba dobrze. Tutaj u nas jest w sklepiku w naszej szkółce. I obornik granulowany zazwyczaj na uprawy jednoroczne, na przykład do warzywnika czy na kwiat cięty, ale to zawsze na uprawy wieloletnie. Dobra, mieliśmy robić donicę na zakończenie, bo wiecie, ja to zazwyczaj mogę strasznie długo gadać, także zaraz przyniosę bardzo ładną, dużą donicę. Tutaj mam taki bałagany mam zawsze za tunelem. O, tutaj przygotowałam sobie donicę. Marzy mi się, żeby w tym roku mieć w donicach nie tylko takie normalne rośliny, które zazwyczaj mamy w donicach, tak jak na przykład pelargonie, petunie, szałwie, tylko chciałabym mieć w tym roku również w tej donicy mieczyki abisyńskie, tak? To są mieczyki abisyńskie, tutaj przywiozłam sobie z Anglii, ale w Polsce też można dostać, tak? Tutaj są, one są niedrogie, są nieduże, zobacz jakie śliczne. Tutaj jest, tutaj mam opakowanie 25 sztuk, to akurat wystarczy mi na tą donicę. Ale nie będą one tutaj same rosły, zaraz wam pokażę, z czym posadzę. Ale po kolei. Najpierw na dno warstwa drenażu, tradycyjnie, ale tu dzisiaj używam keramzyt. Mamy dużo keramzytu, mam też dużo styropianu. Używamy jedno i drugie, dlatego że jedno i drugie jest lekkie i bardzo dobrze przepuszczalne, a styropian po prostu jest, dlatego że zawsze tego u nas jakoś jest pełno, czy po budowie, czy z jakichś sprzętów AGD. Sporo tego, dlatego że mieczyki nie chcą siedzieć w mokrym. Ok, teraz do tego wrzucę podłoże. Gdzie jest podłoże? Muszę przynieść podłoże. Teraz przyniosę podłoże. Podłoże zawsze, słuchajcie, używamy zawsze podłoże beztorfowe. O, właśnie takie. O! To akurat podłoże jest z Castoramy, ale tak naprawdę to wszystko jedno, gdzie kupicie to podłoże. Oby było beztorfowe. Dlatego, że podłoże torfowe jest bardzo nieekologiczne. Ok. Ono też nie jest takie wcale ciężkie, więc można z tym spokojnie działać. Teraz będziemy sadzić te cebulki, a jak pamiętacie, cebulki powinny być posadzone około 3 razy na głębokość, około 3 razy ich wielkości. Także wydaje mi się, że tu wystarczy tej ziemi. Można ją jeszcze troszeczkę porozbijać, grudki. To jest bardzo przyjemna robota. Ok. Także podłoże jest już wsypane. I teraz tutaj wrzucę mieczyki. O, proszę bardzo. Tylko oczywiście je poukładam teraz ładnie, żeby one od siebie odrosły gdzieś tam w jakimś oddaleniu. One są bardzo delikatne i małe, one nie są takie duże jak normalne mieczyki, tak? To jest zupełnie inny gatunek mieczyka. Także jeżeli chcecie mieć donice posadzone, że tak powiem, na bogato, to tak jak przy tych donicach wiosennych, posadźcie ich sporo. O! Ja będę miała na jeszcze jedną dużą donicę, ale to teraz już dzisiaj nie będę sadziła, bo już nie mam czasu. O! Tak? Tutaj są te mieczyki. I teraz tu, na tej tacce, mam podłoże, które używałam przed chwileczką do robienia sadzonek z pelargonii. Pięknie pachną, mówiłam wam o tych sadzonkach, pokazywałam wam. I to podłoże jest pomieszane pół na pół z piaseczkiem albo ze żwirkiem. Dlatego będzie świetne, żeby porzucić je na mieczyki, dlatego że mieczyki nie będą wtedy gniły, tak? Bo to są cebulki jednak, więc one nie lubią mieć dookoła siebie zbyt dużo wody. Tylko tak, żeby przepływała i tyle. No dobra, jeszcze tutaj dorzucę tego podłoża i na końcu posadzę rośliny, przez które później te mieczyki abisyńskie latem w lipcu będą się przebijać i mam nadzieję, i będą się przebijać z łatwością, bo to nie jest żaden problem, ale mam nadzieję, że odwiedzicie nasz ogród, dlatego że nasz ogród, tak jak mówiłam, jest otwarty teraz już we wszystkie weekendy i zobaczycie sami na własne oczy, jak te roślinki będą wyglądały i te kompozycje. Zaraz tu przygotowałam sobie już te rośliny. O, tutaj są roślinki. I słuchajcie, to jest gaura.
taka śliczna gaura. To jest gaura z naszego sklepu. Niestety już chyba nie ma tych w sklepie, ale tak jak mówię, zawsze musicie w styczniu już patrzeć, co byście chcieli zamawiać. Także wsadzam gaurę. Gaura będzie dosyć duża, więc wystarczy jedna. Wsadzam kocimiętkę, która jest śliczną rośliną i zawsze ładnie wygląda. Czy to na rabacie, czy to w donicy, bo gaura też jest przecież byliną. I wsadzam moją ukochaną bazylię krzewiastą. Tak? To jest bazylia krzewiasta. Na pewno już widzieliście albo słyszeliście o niej ode mnie. Ma piękne liście, ma piękne kwiaty, bardzo miododajna i tyle. I to jest cała aranżacja. Teraz to wszystko teraz podleję. O, tutaj mam stanowisko do podlewania. A, tu nic nie ma. I na razie postawię tutaj w tunelu tą aranżację, dlatego że jeżeli będzie przymrozek, to ta bazylia zniszczy się. Ta reszta roślin jest odporna na przymrozki, ale bazylia się zniszczy. I jeżeli macie już gdzieś podpędzone mieczyki jakiekolwiek, to też uważajcie, dlatego że mieczyki, jak wyjdą te zielone części, to też niestety mogą zmarznąć. Ale na razie zostawiam tą aranżację do 15 maja i wtedy będzie najbardziej bezpiecznie postawić ją na zewnątrz. Także jest to dosyć proste. No i teraz w wyczekiwaniu na lato zostawiam w spokoju ją i zostawiam oczywiście w spokoju Was wreszcie. Też mam nadzieję, że dałam Wam trochę pomysłów, trochę inspiracji, co możecie u siebie w ogrodzie teraz robić, co możecie zaplanować na później w sezonie. Zapraszam, tak jak mówiłam, do zwiedzania naszego ogrodu, zapraszam do słuchania podcastów, do oglądania Grunt to Ogród. Teraz seria już druga leci, sezon drugi. I zapraszam Was również latem, jeżeli chcecie sobie odpocząć od zgiełku miasta. Zapraszam Was na wakacje do naszego apartamentu tutaj w Ogród Zgorzałem, dlatego że jeszcze kilka dni mamy wolnych latem. Weekendy to coraz gorzej, słuchajcie, bo naprawdę to jest dosyć popularny ten apartament, ale jeżeli chcecie przejść w tygodniu, to jeszcze mamy pełno miejsc. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Z całego serca dziękuję i pozdrawiam moich patronów. I do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa.